Witam serdecznie, Jakub Kulik dla fansportu.pl, jest z nami Arkadiusz Tańcula po urlopie. Witam cię serdecznie, odpocząłeś? Psychicznie jak najbardziej, fizycznie to nie za bardzo, bo no, tam nie spałem, tylko cały czas coś się działo. Imprezowo było mocno? No, mocno imprezowo, tak. Ja taki typowy Polaczek na wakacjach, wiesz, trzeba było skorzystać, sal inclusive, dużo wypić, dużo zjeść, wiesz jak to jest, nie? Dużo przytyłeś po wakacjach? Kurde, nawet nie. Powiem ci, że nawet chyba nawet schudłem, szczerze. No, bo to ja dalej chudnę po tym, jak te stredy odstawiłem i to tak wygląda. Ale formy raczej za bardzo nie mam. Walkam dopiero w czerwcu, z tego co wiem. No i dlatego tak wszystko, wiesz, na lajcie, nie? Nawet cię nie zdążyłem o to jeszcze zapytać. Ten reset był ci potrzebny po ostatniej walce, bo tam pewnie dużo takich rzeczy się działo z tym związanych, wiesz, nie? Co, nie tylko po ostatniej walce. Ja ostatnie 3 lata miałem bardzo ciężkie. Cały czas pracowałem, tylko w ostatnim roku to przecież, wiesz, 3 walki w 1 rok, jedna po drugiej praktycznie. Cały czas miałem trening, oprócz tego tam jeszcze swoje sprawy firmowe, też tam zacząłem budowę, miałem pewne problemy, też tam na takiej kamienicy. Mnóstwo problemów, z mama jeszcze chora, w ogóle szkoda gadać, człowieku. Ten rok poprzedni i 2 kolejne to były najgorsze lata w moim życiu, ale też z jednej strony najgorsze, najlepsze, wiesz co chodzi. Bardzo ciężkie, ale też bardzo owocne. No nigdy też, wiesz, nie zarobiłem tyle pieniędzy na przykład, no ale też nigdy tak bardzo nie pracowałem ciężko, nie miałem tak przejebane na każdej płaszczyźnie, bez kitu, czy to fizycznej, czy psychicznej, ciągle miałem pod górę. W sumie cały czas mam pod górę, kurwa, ale już się przyzwyczaiłem i zapierdalam. Kupiłem sobie porządne buty, żeby na tą górę iść szybciej po prostu i tyle. Słuchaj, długa jest droga przed tobą, więc musisz mieć wygodne buty. Nie sprint, tylko maraton, tak? Tak mogę powiedzieć. Słuchaj, może podsumujemy tak szybciutko twoją ostatnią walkę, bo to takie mocne medialne wydarzenie, zwycięstwo zasłużone. Pewnie inaczej chciałeś to skończyć, no ale wyszło jak wyszło. Tak, ja się tam strasznie wkurwiłem, bo ja zupełnie inaczej chciałem to skończyć. Miałem pewien scenariusz przygotowany na to. Chciałem na samym końcu go tam, wiesz, wywrócić, złączyć go, spiąć go i z łokciami go po prostu pociąć, porozpierdalać łokciami i powiedzieć na końcu wywiadzie, że ten, kto łokciami wojuje, ten od łokci ginie. No ale z tym się to nie udało i mnie tak to sfrustrowało, że się ciągle pytał tej siatki, że po prostu wkurwiony, obrażony wyszedłem z klatki i nawet nie dałem wywiadu żadnego. A byłeś zaskoczony postawą Jacka Murańskiego w tej walce, że no, jednak tych ciosów przyjął naprawdę sporo. Bardzo byłem zaskoczony tym, że on nic nie umie. Ja naprawdę się przygotowałem, że coś umie, że ten, a wiesz, nawet mnie nie uderzył, kurwa, to było. Tym się najbardziej zaskoczyłem i to było dla mnie takie, kurde, wiesz, przygotowywałem się, jak nie wiadomo do kogo, a to się okazuje, że ktoś nic nie umie. Oczywiście ma twardą głowę, to nie ma mu co być. Druga rzecz jest taka, że wiesz, no ja też najprawdopodobniej nie mam jakiegoś nokautującego uderzenia, skoro kurwa nie mogę poradzić sobie i nie mogę nikogo znokautować. Dlatego pracujemy teraz nad tym, żeby to dokręcenie, bo wiesz, że nie dokręcam jeszcze z biodra, nie umiem właśnie fajnie wkręcić, nie umiem też wycelować trawy, żeby dostał prościutko w szczękę, to nie byłoby szans, żeby ustał. Tam, wiesz, dostał w głowę takie dość mocne i po tym się zachwiał, a jakby dostał na szczękę, to by szczęka złamana. Zresztą tam i tak chyba dużo, z tego co wiem, dużo miał obrażeń po tym, więc na pewno te ciosy nie były lekkie, ale no nie były jeszcze tak mocne, jakbym chciał, żeby były mocne. O. Często zawodnicy tak mówią, że właśnie jak chcesz tego nokautu, to nie przychodzi, że musisz po prostu nie chcieć go z luzu. Właśnie, powiem ci, że ja miałem podobną sytuację na walce z Malczyńskim. Ja go tak uderzyłem, tak, chłopie, tak. Ja w ogóle zwariowałem, że po tym odpłynął. Ja myślę, kurwa, to jest niemożliwe, nie, żeby po takim uderzeniu. I chyba właśnie to jest to, o czym mówisz, że właśnie to musi być tak z luzu, od niechcenia, a jak chcesz przywalić, przypniesz się, to nie ma tej siły i to blokuje i wiesz, to uderzenie jest tak mocne, jak powinno być. Czy między wami jest już taki definitywny koniec? No bo Jacek mocno mówi, że bardzo pragnie rewanżu z tobą. Kurde, zarówno jeden, jak i drugi mocno pragnie rewanżu. Mateusz się okazało w ogóle, kurwa, jak mi powiedzieli, że tutaj będzie, to wiesz, zastanawiałbym się, czy tu przyjadę, bo nie chcę mi się wkurwiać, no ale trener Mateusz od razu do mnie podszedł, który zresztą dzisiaj tutaj walczy. Arek, proszę cię, również prosimy Mateusza, zróbcie to dla mnie, uszanujcie to, że dzisiaj walczę, nie róbcie żadnych dymów, ja nie chcę tu mieć żadnych problemów, no to oczywiście uszanuję to, nie mam zamiaru nawet się na niego patrzeć, ani nic tutaj nie będę. No chyba, że on, słuchaj, jestem gościem, jeżeli ktoś na ciebie pluje, to nie będę udawał, że deszcz pada, wiadomo, jak przydymi, no to będzie grubo, a jak nie, no to... To po prostu, o, widzisz, właśnie przychodzi. Raczej lajk. Wiesz, to ja bardziej gdyby jego ojciec był, wiesz, to by było gorsze, bo Mateusz, dla Mateusza to ja mam taki stosunek obojętny. No, on mi jest obojętny. On chyba teraz ma też taką większą pokorę, tak? Tak mi się wydaje, że to bardziej Jacek teraz jest taką stroną napędzającą w mediach. Zawsze był tą stroną napędzającą i tą, przynajmniej w naszym konflikcie, to zawsze Jacek był tą najgorszą stroną. Do niego mam największy żal, a nie do Mateusza. Mateusz to jest po prostu marionetką w jego rękach tak naprawdę i dla mnie to jest, wiesz, obojętny. Nawet to jak była ostatnia walka i było face to face przed ostatnią walką z Mateuszem. Wszyscy widzowie widzieli, że to już nie jest to samo, że już nie ma tego ognia, bo ja już miałem na niego wyjebane. Już mu raz pierdoliłem, już nie potrzebuję udowadniać światu drugi raz tego. Więc dlatego tak wygląda. Jakby to był jego ojciec, to pewnie już by były dymy. Na szczęście nie ma go tutaj, jest Mateusz. Mateusz jest pokorny. Zresztą myślę, że mu też zależy na trenerze, wiesz. Kurwa, nie wiem, dawniej Mateusz był jakieś tam charaktery, teraz to się pewnie pozmieniało. Ale myślę, że raczej słowo dane trenerowi jest święte i nie będzie odpierdalał żadnych jazd.
Czyli powiedziałeś, że mniej więcej będziesz walczył w czerwcu, tak? Czy znasz przeciwnika, czy federacja będzie mocno właśnie pchać w stronę tego rewanżu z Jackiem? Coś mi się tam objęło uszy, co się będzie działo, niestety nie mogę z tego powiedzieć, nie mogę nic na ten temat zdradzić. Może coś więcej będzie można powiedzieć po niedzielnej konferencji. Na ten moment to wszystko jest owiane tajemnicą, no mój drogi. No to się zobaczymy w niedzielę. Idzie w niedzielę. No będziemy robić tak wywiady co dwa dni. Jak to? Co minęło dwóch dni? No w sumie nic nie minęło. A no to dzięki za wywiad, dzięki, cześć. Ale jest jeszcze afterparty po Wotorze, wiesz. Ale mój drogi, ja teraz walczę z swoimi demonami, idę na afterparty i nie powącham nawet, mój drogi. To jest silna wola. Nawet nie otworzę, poleję, nawet nie powącham. Nie, serio, już rzuciłem całkowicie alkohol i inne używki. Teraz jestem znowu 100% sport. Ja w moim życiu to jest tak, wiesz... Góra, do, raz alkoholik, raz sportowiec, raz alkoholik, raz sportowiec. Teraz jest tryb sport znowu. Trochę mi to przypomina pewne wypowiedzi, bo Arab też tak trochę do tego swojego życia tak podchodził. Co sądzisz o ich takim spięciu z Piotrkiem Szeligą? Bo też... Ja właśnie uważam, że to spięcie w ogóle było niepotrzebne. Kurde, jeszcze do mnie dzwonił Arab, że chce numer do Piotrusia. Mówi, że chciałby z nim powalczyć i tak dalej. Wiesz, Piotrek mu powiedział, że nie, że to jeszcze nie ten moment, że nie jest na niego gotowy. Po prostu, nie? No a Arab to tak rozmuchał troszeczkę w social mediach, no i wyszło na to, że wychodzi na to tak, że Piotruś się niby obstrał. No, trochę słabo. No ale cóż, ja jestem zawsze za Piotrkiem, Piotrek jest moim przyjacielem, więc zawsze stanę w jego obronie. Super. Wotorze, co cię skłoniło, żeby przyjechać na organizację, dla organizacji walk na gołe pięści? Wiesz co, ogólnie organizator mnie zaprosił, mam niedaleko, a też walczy tutaj Kamil Janik, więc to mnie tutaj przyciągnęło, że fajnie, że nie dość, że walczy mój kolega, to jeszcze dostaję zaproszenie, więc z chęcią zobaczę Kamila na żywo, z takiego bliska, jak walczy będę. Dartak pizdesz, że zobaczycie. Jak typujesz jego walkę? No myślę, że będzie szybkie KO. Najważniejsze, żeby żadnej kontuzji sobie nie zrobił, bo jednak w tych gołe pięści, to wiesz, palce powybijane, dłonie, kurde, no to jest, bo wiesz, potem się wyłącza na pół roku treningu. Szczególnie w tej turniejowej formule, tak, gdzie musisz tych walk toczyć więcej. Dobra, ostatnie pytanie, walka wieczoru, jak typujesz? Jaka jest walka wieczoru? Michał Pasterniak i Simon Henriksen? Wiadomo, że Pasterniak, no to raczej, tak. Dobra. No to tyle, dziękuję bardzo, powodzenia i widzimy się w niedzielę. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki bardzo.